Cześć, nazywam się Kinga Wittenbeck i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Witalna Podcast. W tym tygodniu miałam wielką przyjemność zaprosić do siebie Grację, która na co dzień mieszka w Paryżu, a właściwie bardzo blisko Paryża we Francji. Gracja podzieliła się ze mną tym, jak wygląda prawdziwe francuskie życie, jak Francuzi się odżywiają, jak to wszystko wygląda od podszewki, jak ona w ogóle się tam znalazła i jak wyglądają realia Polki mieszkającej w Paryżu. Opowiedziała mi o kulturze, o kuchni, zaletach i wadach życia w Paryżu, dlaczego według niej francuskie są tak chude i czy to w ogóle ma związek z jedzeniem. Także jeżeli jesteś ciekawa francuskiej idylli, która w sumie nie jest taka sielankowa, jak to się czasem nam wydaje, to serdecznie zapraszam Cię na tą rozmowę. Grację możesz obserwować na jej profilu na Instagramie Szczypta Gracji, a mnie na moim profilu Witalna przez 2T. Teraz już zapraszam Cię na naszą rozmowę i życzę miłego odsłuchu. Cześć Gracja! Cześć! Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie mojego zaproszenia. Ja tutaj tylko zrobię taki mały wstęp, że na Gracji konto na Instagramie trafiłam parę miesięcy temu, no i bardzo, bardzo mi się spodobała estetyka, bo od razu widać, gdzie mieszkasz i jest to Francja, ale to za chwilę do tego wrócimy. Najpierw jakbyś mogła mi powiedzieć w ogóle, kim jesteś i czym się teraz zajmujesz. Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie spodziewałam się, że kogoś zainteresuje moje życie we Francji. Cieszę się, że podoba Ci się moje konto. Jestem Gracja, mieszkam we Francji od 3 lat. Przyjechałam tutaj tak naprawdę za moim mężem. Miało być na chwilę, a stało się jak się stało i na razie tu mieszkamy i jeszcze nie wiemy, ile pomieszkamy. Z wykształcenia jestem nauczycielem języka hiszpańskiego, ale w zawodzie pracowałam tylko roczek. Jakoś tak nie za bardzo jest to moje powołanie, chyba się z nim minęłam niestety. Raczej bardziej studiowałam dlatego, że podoba mi się Hiszpania i język hiszpański, taka moja pasja po prostu od dziecka. No, a teraz we Francji aktualnie nigdzie nie pracuję, zrobiłam sobie kurs na wedding planera i na fotografa i tak sobie działam pomału w jednym i drugim temacie, zaczynam pomalutku planować swoją firmę, chociaż troszeczkę to teraz stanęło z powodu pandemii, ale mam zamiar w tym kierunku właśnie sobie działać. Miałam tu pewne już swoje sesje zdjęciowe, takie amatorskie bardzo, co prawda, ale się właśnie uczę. I miałam też okazję dekorować tutaj i koordynować jeden ślub we Francji. No ja tylko tutaj dodam od siebie, że bardzo polecam wejść na konto Gracji, które się nazywa Szczypta Gracji, tak? Dobrze pamiętam? Bo tam właśnie widać ten proces Twojej nauki i widać w ogóle, jak Wy z mężem się wspieracie i jak ćwiczycie tą fotografię. I to jest bardzo, bardzo miłe dla oka i w ogóle taki po prostu miły content, taki ciepły, bardzo no, ciepły. No miłe, aczkolwiek widzę, że jest jeszcze dużo do nauki, także to jest takie raczkujące dopiero. No pewnie, ale macie na to czas. To powiedz mi, skąd dokładnie się ze mną witasz? Bo z Francji, dokładnie, mieszkam tak na obrzeżach Paryża. Jest to tak mniej więcej 20 km od centrum. No i co? No tak, na obrzeżach takich. To jest ogólnie taka mieścinka, ale jakby w takiej strefie pod Paryżem się jeszcze znajduje, także no. No tak. Okej, to powiedz mi, jakbyś mogła... bo powiedziałaś, że znalazłaś się tam ze względu na męża. Ale wspomniałaś też, że jesteś nauczycielką hiszpańskiego. I no, wsiaką pamiętam... to zbyt duże słowo. Miałam nią być, ale wiesz, do tego to potrzebny jest długi proces, którego dalej potem nie podjęłam, także no, nie mogę. Ale gdzieś tam te klimaty hiszpańskie się u Ciebie przewijały, co dla mnie jest dodatkowo ciekawe, dlatego że u mnie też mój mąż jest Hiszpanem, więc jak ja słyszę Hiszpanię... Hiszpanem? Tak, wow. Tak, tak. Więc ja już od razu jakby jestem wyczulona na tym punkcie. No to tutaj mi się nasuwa takie pierwsze pytanie. Dlaczego w takim razie
Czy w ogóle kiedyś myślałaś o tym, żeby wyjechać do Hiszpanii? Bo kiedyś mi wspominałaś, że byłaś... Gdybym tylko mogła, spakowałabym się w tej chwili i wyjechała do Hiszpanii, przysięgam. Tak samo mój mąż zakochał się w Hiszpanii. Ogólnie ja spędziłam w Hiszpanii rok czasu na Erasmusie. Wcześniej też byłam w Hiszpanii. W ogóle jak skończyłam 19 lat, to pierwszy mój wyjazd to był do Hiszpanii. To było moje ogromne marzenie i tylko, wiesz, zdobyłam pełnoletność, to od razu wybyłam do Hiszpanii próbować szczęścia, próbować swoich sił. No i no zawsze bardzo marzyłam o tym, żeby mieszkać w Hiszpanii, tylko że ta sytuacja tam, ten kryzys taki z pracą po prostu no, nie zachęca w tej chwili, po prostu jest ciężko. No właśnie, tak, bo to jakby się wydaje, że to już minęło, ale tam jest kryzys dalej. I dobrze o tym wiem, dlatego że nawet Hiszpanom rodowitym jest ciężko znaleźć pracę. No. Już mam takie porównanie, bo właśnie pierwszy raz, kiedy wyjechałam do Hiszpanii, to był 2007 rok, a teraz już kupę lat minęło. I pamiętam, że jak wyjechałam pierwszy raz, to wtedy wyobrażało mi się, że potrafię mówić po hiszpańsku. Teraz jak widzę swoje jakieś maile do różnych pracodawców, jak sobie czasami wspomnę te maile, które wysyłałam wtedy, w tamtych czasach, to mówię, Boże, jak ja pisałam, co ja tam wypisywałam, w ogóle wszystko takie kali chcieć pić. I no ale szukałam wtedy byle jakiej pracy, bo wiadomo, nie znałam tak super tego języka i szukałam wszędzie. I pamiętam, że wszędzie na różnych restauracjach, na barach, na różnych jakichś sklepikach było mnóstwo ogłoszeń. Po prostu szło się jakąś tam alejką, główną ulicą w mieście i było mnóstwo tych ogłoszeń. A teraz, co ty, ciężko znaleźć chyba Hiszpanom samym, a co dopiero obcokrajowcom. Czyli ty po liceum od razu wyjechałaś do Hiszpanii? Ja od razu po liceum... nie, poszłam na studia, ale te studia przerwałam i pojechałam właśnie... No jakoś tak podjęłam studia i chyba rok studiowałam i zostawiłam te studia. Mówię, nie, jadę do Hiszpanii, koniec. To się stało tak, że pracowałam jednocześnie studiując i dostałam swój pierwszy zwrot podatku wtedy. A wiesz, jak studenci pracują w Polsce, to dostają dosyć duży ten zwrot. Więc dostałam kupę pieniędzy i mówię, co tu zrobić z tymi pieniędzmi? I stwierdziłam, że o, spełnię swoje marzenie. No i kupiłam sobie bilet do Hiszpanii, tam jakieś miałam grosze na start. No i tak pojechałam w ciemno, nie miałam po prostu kompletnie nic, jakiś hostel na tydzień czasu zaklepany, a resztę po prostu spontan. A gdzie dokładnie poleciałaś? Do Walencji. No i pobyłaś tam sobie trochę i potem, jak rozumiem, wróciłaś na Erasmusa. Tak, i później w 2010 roku dostałam się na Erasmusa. To też było strasznie takie nieoczekiwane. Ja wtedy miałam stałą pracę w Polsce. Pracowałam w szkole podstawowej na takim stanowisku administracyjnym. Miałam bardzo fajną taką posadę, która była na czas nieokreślony i powiem Ci, że miałam strasznie ciężki orzech do zgryzienia, bo albo stała praca w Polsce, albo przygoda życia i to, co zawsze mnie najbardziej kręciło, czyli Hiszpania i no już po prostu taki wyjazd to marzył mi się zawsze. A tym bardziej, że jak podchodziłam do tej całej kwalifikacji na Erasmusa, no to tam była taka rozmowa kwalifikacyjna, wszystkie tam etapy, no i dostałam się na listę rezerwową, nie? Tam już były wybrane osoby i ja byłam w takiej liście. I dosłownie 2 tygodnie przed wyjazdem odezwała się do mnie pani i powiedziała, że dziewczyna zrezygnowała i czy ja bym chciała wejść na jej miejsce. A to nie było takie wszystko proste, no bo to też wiąże się z pieniędzmi, żeby mieć jakieś tam odłożone pieniążki na ten cel i tak dalej, nie? To takie było trochę wariactwo, po prostu pojechałam tak, no z dnia na dzień po prostu dowiedziałam się, że wyjeżdżam, miałam jechać na pół roku, a zostałam rok. No to w takim razie skąd wzięła się w ogóle ta Francja? Mój mąż od 2014 roku przyjeżdżał do Francji, tak gdzieś 100 km od Paryża, zbierał ziemniaki. On studiował informatykę w Polsce i tak sobie dorabiał co wakacje razem ze swoim wujkiem i ze swoim tatą. Jeździli do takiego znajomego Francuza na te zbiory. No i on tak przyjeżdżał. To były takie wyjazdy, takie miesiąc, dwa, w zależności od tego, ile było tam pracy. No i ja pojechałam do niego jednego roku, następnego. Tak go odwiedzałam po prostu. Przyjeżdżałam sobie na tydzień go odwiedzić. W 2016 roku również przyjechałam go odwiedzić i okazało się, że mi się oświadczył pod wieżą Eiffla. I tak się skończyła ta historia wtedy. Te zbiory się skończyły, potem on tam wrócił do Polski. No i po tych oświadczynach zaczęliśmy zbierać na wesele.
No, my akurat tak nie mogliśmy na jakąś tam pomoc od strony rodziców liczyć, no jakoś tak nie udało się, więc musieliśmy liczyć na siebie, a że Łukaszowi się marzyło wielkie wesele, huczne i tak dalej, więc musieliśmy gdzieś wyjechać, żeby zarobić na to wesele. I zaczęliśmy szukać ofert za granicą. No i jakoś tak się trafiła Łukaszowi praca we Francji. No i ta praca się trafiła, on tam wysłał jakieś swoje zgłoszenie, moje też wysłał, ale odezwali się i powiedzieli, że absolutnie to jest praca tylko i wyłącznie dla facetów, nie? Aha. No to on mówi, no ale na pewno nie da się tam żony jakoś dołączyć, bo chcielibyśmy we dwójkę, żeby więcej zarobić, szybciej i tak dalej. No i oni powiedzieli, że no mogą na próbę mnie wziąć. Okazało się na miejscu, że to była strasznie ciężka praca, ale byliśmy tacy zdeterminowani, że no wiesz, to wesele najbardziej się liczyło, po prostu znalazła się jakaś praca, nie było dobrze płatna była i wszystko było mniej ważne po prostu, nie? No ale okazało się, że to była naprawdę ciężka praca, bo to było, o, nie będę tak wszystkiego to szczegółowo mówiła, bo to długa historia, ale chodziło o takie tworzenie instalacji elektrycznych. Jak masz na przykład plan domu i budują we Francji nowe domy, to nie jest tak jak u nas w Polsce, że przychodzi elektryk i to tam później wszystko sam robi na miejscu, tylko jakby tu we Francji jest taki system, że najpierw tą instalację się robi według planu od architekta i no po prostu u nas jakby gotowa i tylko elektryk ją później dołącza do różnych tam kontaktów, gniazdek, różnych tam... No skomplikowane to trochę, żeby to wytłumaczyć. No i my takie rzeczy robiliśmy, a to żeby to chcieli wytłumaczyć, to było coś takiego, że były takie plastikowe rury, które czasami sięgały nawet 50 metrów i do tych rur trzeba było wpychać takie kable, które były miedziane i były bardzo ciężkie. To wpychanie to jeszcze było bardzo lekkie zajęcie, bo na takiej maszynie typu maszyna do szycia się takim pedałem to popychało, żeby to się wsuwało do środka, ale później, żeby te wszystkie kable powiązać w takie ogromne paczki jakby, no to już ważyło bardzo dużo, no i trzeba było sobie z tym samemu radzić, nie można było kogoś prosić, żeby pomagał, bo każdy miał swój przydział pracy, no i to było bardzo ciężka praca. To może właśnie ze względu na to mogli tylko mężczyźni tam pracować. Tak, bo to była też właśnie ciężkie takie gabaryty i waga to była taka dosyć duża, żeby to podnosić, żeby to dźwigać. No i też trzeba było szybko to robić, to nie można było się ustrać, bo to było wszystko na akord. Także, ale powiem Ci, że byłam czasami na pierwszym miejscu tam w takiej tabelce, bo robili takie wyniki, kto ile zrobił, no to czasami robiłam więcej niż faceci. No widzisz, co z człowiekiem robi ta determinacja. Tak. No i tam właśnie zakochaliśmy się we Francji w sumie, ale właśnie zakochaliśmy się w takiej Francji tam, gdzie byliśmy wcześniej, bo wcześniej byliśmy pod Lyonem, w takiej miejscowości Villefranche. No i ta miejscowość była położona w takim pięknym miejscu, dużo zieleni, obok była rzeka, nad którą często sobie z piknikiem uciekaliśmy w niedzielę. Dookoła były bardzo ładne rejony, jakieś takie jeziora piękne, różne takie winnice. Zawsze jak do nas ktoś przyjeżdżał, to też obwoziliśmy po winnicach. Nie wiem, czy kojarzysz region Beaujolais? Średnio. No to taki właśnie region słynący właśnie ze zbiorów, tam dużo Polaków właśnie wyjeżdża na zbiory z takich dobrych win. No to właśnie tam nam się podobało bardzo, a tutaj tak już mniej na przykład, nie? No to jak to się stało, że trafiliście, można właściwie powiedzieć, do Paryża? No, bo jak rozumiem, wtedy przyjechaliście raczej z takim pomysłem, że będzie to taka sezonowa praca. Tak, to miała być taka stricte zarobić na wesele i wyjeżdżamy. Chociaż no chcieli, żebyśmy tam zostali, ale no... Potem, to bardzo długa historia, później się troszeczkę okazało, że nasi szefowie nie byli zbyt w porządku, także wyjechaliśmy i nie żałowaliśmy tego. Wróciliśmy na wesele, zrobiliśmy wesele i stwierdziliśmy, że po weselu zostajemy w Polsce i wytrzymaliśmy chyba 3 miesiące w Polsce. Po prostu to zderzenie z rzeczywistością, z pieniędzmi. Ja po weselu poszłam do pracy, znalazłam bardzo fajną pracę taką, która mi się bardzo podobała. Byłam asystentką kanclerza w takiej wyższej szkole. Bardzo mi się ta posada podobała, czułam się tak, wiesz, prestiżowo, nie? Tak ładnie się ubierałam, prowadziłam rozmowy z jakimiś tam ludźmi z Chin, właśnie z Ameryki. Bardzo mi się podobało to stanowisko. Byłam taką jakby wizytówką szkoły, nie? Ale pensja była po prostu okropna. Jechałam do pracy 1,5 godziny. No i po prostu ta cała otoczka poza pracą. Co z tego, że ta praca była świetna, że wiesz, wyglądałam ładnie, że mogłam robić takie rzeczy, które mi się podobały, jeżeli to wszystko nie przekładało się na fajne zarobki, nie? Także no niestety, ale to, co robiliśmy we Francji, mimo tego, że to było
no nie prestiżowe, ale mieliśmy tam, nie wiem, 2 razy czy 3 razy więcej pieniędzy. To jest właśnie ta rzeczywistość. Ciężko jest bardzo wrócić do Polski, jeżeli już się liznęło tego życia, wiedziało się, co za te pieniądze się miało, a co teraz się ma w Polsce, wiesz, jak chwilkę posiedzieliśmy. Ja dostałam te pieniądze, ja nie wiedziałam, a wiesz, musiałam się ładnie ubrać, musiałam tam wyglądać, musiałam dojechać, no już same jakieś, nie wiem, dojazdy czy coś, no to, a jeszcze mieszkałam wtedy u mamy. A gdybym miała wynająć swoje mieszkanie, no to nie wiem, jakby to miało wyglądać. No jeszcze nie miałam umowy o pracę, tylko miałam umowę zlecenia. No na takim stanowisku, wiesz, tyle wymagań. Jak poszłam na rozmowę, to pytali się, ile znam języków. Chcieli angielski, hiszpański i jeszcze francuski chcieli. No. Tyle wymagań, a później, no niestety pieniądze takie śmieszne trochę, nie? To jest właśnie to, ja się dokładnie z tobą zgadzam, że jak już się wyjedzie chociaż na chwileczkę za granicę i się zasmakuje tego, ile można, to są takie bardzo przyziemne rzeczy, no ale nie ma co udawać, że one nie istnieją, że po prostu jeżeli zarobi się już za coś tyle pieniędzy, gdzie w Polsce musiałabyś pracować miesiąc, żeby te pieniądze zdobyć, a gdzieś tam za granicą. To jest bardzo przykre, tak. Nawet już obojętnie w jakim zawodzie, porównując do Polski, dlaczego ci ludzie zarabiają mniej, dlaczego, czym my się różnimy Polacy od tych ludzi. A powiem ci, że też naprawdę, no nie obrażając żadnego narodu, nikogo nie obrażając, no sobie powycinasz, jak coś trzeba będzie, ale naprawdę Polacy są bardzo inteligentnym narodem i bardzo takim pracowitym, bardzo takim mądrym. No są, zdarzają się oczywiście osoby takie, które pojadą do pracy i po prostu przyjadą, nie wiadomo po co, z choinki się urwali, ale no jednak w większości są pracowici, uczciwi, tacy lojalni do pracodawców, że dobra, tam zaszaleją albo coś, czasami może im się noga powinie, ale jednak jak wiedzą, że praca to praca, nie? Przynajmniej ja w większości takich ludzi tu spotkałam i sami tak się zachowujemy, jeżeli gdzieś pracujemy i szkoda jest, musimy wyjechać za granicę, żeby być bardziej docenieni, nie rozumiem. Tak. I niestety też smutna prawda jest taka, że za granicą często bardziej nas doceniają. Bo ja też właśnie się spotkałam z takim przekonaniem tutaj, że no ja przez ten rok pracowałam jako au pair, czyli no zajmowałam się dziećmi. No i tutaj są takie dziewczyny zajmujące się dziećmi z całego świata. I zawsze Polki to są te, które są bardzo takie lojalne, które się przykładają, które nigdy się nie spóźniają, które jak mają powiedziane, że dzieci idą na 8 do szkoły, to na tą 8 jest wszystko wyszykowane, więc faktycznie jakoś tak za granicą doceniają te nasze cechy, a w Polsce nie za bardzo. No ale dobra, no i wróciliście do tej Polski, zderzyliście się z rzeczywistością. Tak, zderzyliśmy się z rzeczywistością i Łukasz poszedł też do jakiejś pracy w Polsce, już nawet nie pamiętam, co on tam robił, bo my to w życiu już dużo rzeczy robiliśmy. No i i tą pracę już w końcu zostawił, bo tam po prostu już naprawdę bardzo ciężko pieniądze miał. I zapisał się do urzędu dla bezrobotnych. I dostał tam propozycję kursu na spawacza. On ogólnie nie interesowało go też tak za bardzo, chociaż jego wujek jest spawaczem i robi takie fajne rzeczy z metalu. I jemu się to spodobało, że on tam takie fajne rzeczy robi. Nie wiąże z tym jakiejś przyszłości, ale mówi, zrobię sobie kurs, no, zawsze coś będę miał, nawet tam może dla siebie, nie? Kiedyś tam w przyszłości. No i zrobił ten kurs. I zaczął się rozglądać w sumie za takimi pracami, żeby sobie jakieś doświadczenie zdobyć, bo sam ten papierek, sam ten kurs to nic nie znaczy, jeżeli nie przepracujesz tam później po tym kursie jakiś tam rok, czy ileś trzeba zrobić, żeby to miało takie podparcie później w pracy. No i zaczął szukać i właśnie znalazł tą pracę tutaj i wyjechał. Miał wyjechać tylko na 3 miesiące. No i tak właśnie został. I tak się skończyło. Tak, i on tutaj właśnie przyjechał i pracuje w takiej firmie, która robi meble do restauracji. I on te meble właśnie tworzy, jeździ do klientów po różnych restauracjach w Paryżu. Podoba mu się ta praca, aczkolwiek no już trochę jest zmęczony też. Mimo tego, że oczywiście ma dobrą płacę i dobrze tutaj prosperujemy, żyjemy tutaj praktycznie 3 lata z jednej pensji, także jest naprawdę dobrze, bo ja tam pracowałam tak dorywczo, no ale mimo tego, że dobrze mu płacą, to jednak
nie ma aż takiego strasznego jakby szacunku do jego pracy, bo on naprawdę jest bardzo lojalnym pracownikiem, bardzo pracowitym i zawsze na każde skinienie dla szefów i jakby on nie widzi już za bardzo z ich strony jakiejś takiej motywacji. Nie widzi jakiejś takiej zachęty w postaci na przykład jakiejś premii, jeszcze nie dostał żadnej premii, żadnej podwyżki od 3 lat, także... No a przyjeżdżają tu ludzie i się ciągle zmieniają i przyjeżdżają i jacyś tacy niechętni do pracy ludzie i tak widzi sam, że ten jego szef nie może innych jeszcze pracowników zdobyć dobrych, a jego nie docenia bardziej, nie? Tylko już tak wszystko dostoi na jednym poziomie od 3 lat i po prostu jemu już tak się odechciało pracować, nie? Nie czujesz tego kija z marchewką, to już ci się odechciewa. Tak, tak, tak. No to brzmi, jakby się zbliżała kolejna zmiana niedługo u was. No powiem ci, że bardzo byśmy chcieli gdzieś, nie wiem, albo przejechać, albo, no nie wiem, do Polski, to chyba jeszcze nie. Ale tak jak mi powiedziałaś, to zaczęłam się zastanawiać, jak ty się czułaś w momencie, kiedy doszło do ciebie, że okej, mój mąż tam wyjechał, okej, to nie jest na chwilę, no i czas spakować walizki i pojechać. Jejku, powiem ci, że ja ogólnie to zawsze lubiłam mieszkać za granicą. Zawsze, ja w ogóle odkąd wyjechałam do Hiszpanii, to później jeszcze po tej Hiszpanii mieszkałam w Niemczech, w Austrii, potem znowu na tym Erasmusie, potem w tej Francji, do Łukasza przyjeżdżałam. Ja ogólnie bardzo lubię mieszkać za granicą i raczej chyba zawsze mnie ciągnęło za granicę. Ale no, tak się trochę przeraziłam tego, że znowu, że w ogóle, że znowu Francja, co się dzieje, ciągle ta Francja, nie? No, jakoś tak, takie, nie wiem, ciągnie nas do tej Francji. No nic, no po prostu stwierdziłam, że no jak trzeba, to trzeba, trzeba przyjechać, spróbować tutaj znowu coś pożyć trochę. Ogólnie, tak ogólnie to jest tutaj bardzo fajnie, nie? Tylko ciężko trochę z tym językiem, ciężko jest tak... Ja na przykład, gdybym miała tak tu do końca poukładane życie, to być może nie zrzędziłabym, być może bym była w pełni zadowolona, a tak trochę po prostu, no ciężko jest, jeżeli się nie zna tego francuskiego. No właśnie chciałam cię zahaczyć o to, bo spakowałaś walizki, przyjechałaś i pamiętasz te swoje pierwsze dni, tą swoją rzeczywistość wśród Francuzów, bo jak rozumiem, na jakim w ogóle poziomie jest wasz francuski? Czy we Francji można żyć bez francuskiego? No jak widzisz, żyjemy, ale jest to bardzo skomplikowane. I dopóki się nic nie dzieje, to jest w porządku, prawda? Wiesz, jeżeli nic tobie, nic nie trzeba załatwić, nic się nie dzieje, to jest okej, dasz radę. Tam w sklepach, czy nie wiem, kupić bilet, czy w metrze, czy takie sprawy, to ogarniamy. Ale jeżeli przychodzi już do takich spraw konkretnych, typu, nie wiem, załatwienie czegoś w banku, czy Łukasz miał jakieś problemy z szefostwem takiej już większej wagi, nie takie tam błahostki, jeżeli chodzi o pracę, to dogaduje się w porządku, nie? On tam jakoś, nie wiem jak on to robi, bo on nie zna francuskiego ogólnie, ale jeździ normalnie sam do klientów, więc coś tam musi ogarnąć chyba jednak, bo oni z kolei po angielsku to niestety nie za bardzo. No to czasami takiej większej wagi rzeczy wymagają, może byśmy na przykład jakiegoś tłumacza sobie wynajęli po prostu i przychodzimy z kimś na rozmowę, bo po prostu ciężko jest się dogadać, bo my znamy słabo, oni angielski albo wcale, albo jeżeli mówią, to nawet ich nie rozumiesz, co oni mówią. Oni tak mówią po angielsku, że ja i tak nie wiem, co oni mówią. Tak, ja właśnie mam takie wspomnienie, że jak pojechaliśmy, bo tak jak ci wcześniej wspominałam, pojechaliśmy do takiej małej miejscowości, no i pojechaliśmy do jakiejś takiej większej raz i to już naprawdę nie było tak, że tam ludzie byli jacyś małomiasteczkowi, po prostu normalne miasto i poszliśmy do restauracji i po pierwsze zderzenie było takie, że w menu nie było totalnie nic po angielsku, wszystko było po francusku. Potem przyszła pani, a my naprawdę przyjechaliśmy dużą grupą, więc widać było, że no, nie jesteśmy Francuzami i prawdopodobnie po francusku nie mówimy. Ale pani szła w zaparte, naprawdę nie dało się nic wytłumaczyć, już potem wchodziły w grę jakieś takie migi, a chcieliśmy po prostu zamówić jakieś tam naleśniki i pizzę, więc to też, no jak się mówi pizza, to wyobrażam sobie, że raczej jest to takie dość międzynarodowe słowo, ale z panią było bardzo się ciężko dogadać, więc właśnie pod tym kątem myślę sobie, że to musi być trochę ciężkie dla was. Jest to katorga, powiem ci naprawdę. Niektórzy ludzie tutaj bardzo się blokują. Jak widzą tylko, że po angielsku, to normalnie robią się czerwoni i uciekają na zaplecze. Są takie osoby, naprawdę. Miałam takie, tak się zetknęłam z takimi osobami, że po prostu uciekły.
Raz zdarzyło mi się, że poszłam do biura pracy zapytać się, czy są jakieś oferty takie, gdzie bym mogła się tam zgłosić. To pani mnie po prostu wygoniła. Po prostu powiedziała, my tu nie mówimy po angielsku, proszę wyjść. Takim gestem jeszcze do mnie. O matko. I pokazała mi, gdzie są drzwi. Naprawdę tak się zachowałam. W banku coś się czasami dzieje. No ale wiesz co, jeszcze tak na takim małym miasteczku jestem w stanie to zrozumieć. Tak, tak. Ale tak. My mieszkamy pod Paryżem. To jest stolica Francji. To jest po prostu wielkie miasto. To jest... A nawet w Paryżu też w wielu miejscach po prostu nie potrafią mówić po angielsku. No to dla mnie jest naprawdę żenujące. Naprawdę. Bo ja teraz do Polski, jak czasami jeżdżę, to niekiedy zdarza mi się, że jakiś obcokrajowiec jest przede mną w kolejce, nie wiem, gdzieś na basenie czy w sklepie, to u nas w Polsce na kasie kobiety potrafią po angielsku powiedzieć parę słów. Nie mówię, żeby mówili nie wiadomo co, ale to jest porażające, szczerze mówiąc. No. Oni są bardzo jacyś tacy uparci na ten swój język. Tak, tak. Wszędzie ktoś musi mówić w ich języku. Nawet wiele razy byliśmy w Hiszpanii czy w Portugalii i jak widzieliśmy gdzieś Francuzów, to oni zawsze mówią w swoim języku. Tak. To ten Hiszpan ma mówić po francusku w Hiszpanii, rozumiesz? Tak, no tak. Tak to wygląda niestety. Oni mają taką jakąś blokadę i faktycznie to tak wygląda, przynajmniej z moich doświadczeń, ale widzę, że ty to potwierdzasz. No dobra, no to zaczęliście żyć sobie w Paryżu i powiedz mi, no bo ja mam takie wyobrażenia, tak jak ci mówiłam też wcześniej, byłam tylko dosłownie jeden dzień i wieczór w Paryżu. I bardzo mi się podobało, ja się zachwyciłam, po prostu to miasto mi się, no jest przepiękne, szczególnie wieczorem, jak ta wieża Eiffla się tak, nie wiem, czy dalej się tak migota, tak, tak. Najpierw jest taka żółtawa, a potem są właśnie takie lampeczki migocące, to wygląda jak takie gwiazdy na niebie, tylko że na wieży Eiffla, więc to jest przepiękne. No i zastanawiam się, jak to w ogóle wygląda z punktu widzenia, takie życie zwykłe z punktu widzenia Polki. Czy ty się czujesz bezpiecznie w Paryżu? Bo też parę razy słyszałam, że nie jest tam zbyt bezpiecznie. Więc no, właśnie chciałam się spytać, jak to wygląda z twojego punktu widzenia. Uwielbiam Paryż. Uwielbiam to miasto. Naprawdę jest przecudowne. Nawet zapach, nie wiem, zapach metra, nie wiem, czy jeździłaś tu metrem, ale po prostu ten zapach metra jest po prostu taki wyjątkowy tutaj, jakiś, no, no nie wiem, może ktoś tego nie dostrzega, ale ja zawsze przyjeżdżałam tu do Łukasza i miałam możliwość pojeżdżenia metrem, to dla mnie to już było coś. Kocham tak sobie pojechać, poszwendać się z aparatem po tych uliczkach, zawsze sobie wejdę do jakiejś kawiarenki, to jest cudowne życie, fajnie się tak mieszka. Fajnie sobie wyjść na jakiś piknik pod wieżę, zawsze jak mamy gości, to wszyscy są zachwyceni Paryżem, po prostu oprowadzamy każdych naszych gości i ludzie to po prostu kochają, każde miejsce, które pokazujemy, ale niestety Paryż to nie jest tylko wieża Eiffla, nie tylko piękne zabytki i tak dalej, jeżeli troszeczkę dalej się przemieścimy już na takie mniej turystyczne obrzeża Paryża, no to można poczuć się bardzo takim zagrożonym. Niestety już nie pachnie tak pięknie, niestety widać bardzo wiele takich ubogich dzielnic. W wielu miejscach są porozkładane namioty, w których śpią normalnie ludzie. Nawet, no ciężko to tak teraz powiedzieć, ale czasami jak jedziemy, nie wiem, jakimiś innymi drogami do Paryża niż zwykle, to po prostu widzimy całe osiedla namiotów. To jest dla mnie przerażające. Czy też na przykład jeździmy do kościoła do Paryża, mamy taki kościół swój ulubiony, który znajduje się na takiej ulicy, na której są same takie luksusowe butiki typu Chanel, Dior. I wyobraź sobie, że msze, na przykład takie wielkanocne, czy jakieś takie, które się w nocy odbywają, często się kończą, my wychodzimy do auta, a okazuje się, że później, gdy te sklepiki się już zamykają, w tych drzwiach, tych drogich sklepów śpią bezdomni ludzie. To po prostu ja tego nie mogę... Normalnie mnie zawsze aż, no bierze mnie po prostu na płacz, bo to tak wygląda strasznie, że wiesz, pod drzwiami sklepów na wystawie stoją torebki za, nie wiem, kilkanaście tysięcy euro, a pod drzwiami śpi człowiek bezdomny, po prostu to jest takie, wiesz... To jest właśnie ta rzeczywistość, której nie pokazuje się. Inna twarz, to trzeba tak się troszkę przyjrzeć bliżej, nie tylko usiąść przy rogaliku czy tam kawce, to po prostu trzeba tak bardziej się zagłębić niektóre ulice, to, żeby to zobaczyć, ale no jest tak różnorodnie w tym Paryżu. Wiadomo, że jak turysta przyjedzie na dwa dni, to nie zobaczy tego wszystkiego tak od razu. Bywają też sytuacje niebezpieczne. Ja na przykład lubię jeździć metrem, bardzo lubię tak poruszać się po Paryżu. Nie sprawia mi to jakichś problemów, ale troszkę mam taki jakiś lęk z tyłu głowy. Wiele razy się tam zdarzały jakieś tam
kradzieże czy jakieś... Znaczy, no właśnie. Mi tam się nie zdarzyło jeszcze nigdy nic, nie mogę też powiedzieć, bo nigdy mi się nic złego w Paryżu nie stało. Ale tam, no, czy jakieś, nie wiem, boję się tych zamachów na przykład, czy coś w tym metrze się nie stanie, prawda? No tak to trochę, jednak jest tak, gdzieś taki lęk. Z tyłu głowy. Najbardziej się boję z aparatem zawsze właśnie, jak się wybiorę na Paryż, żeby sobie porobić zdjęcia, to jadę, ale taka, no cała się po prostu tak pilnuje, bo żeby tylko raz, jeden raz jak jechałam metrem, to właśnie jakiś mężczyzna, który wysiadał już z metra, próbował kobiecie z torebki wyjąć portfel i uciec, ale jakiś tam pan go zatrzymał, więc nie udało mu się, ale już na moich oczach widziałam taką sytuację, także no trzeba się pilnować. Jeżeli się jest w Paryżu, trzeba się bardzo pilnować, nie rozdzielać się gdzieś tam, pilnować swoich tam wartościowych rzeczy w metrze najczęściej. Ja właśnie też jak byłam, to pamiętam, że bardzo nas uczulali, żeby uważać na torebki, bo przynajmniej wtedy, a to było bardzo dawno temu, z 10 lat temu może, byli tacy ludzie, którzy po prostu chodzili z nożykami i rozcinali doły torebek, przez co wszystko się wysypywało. Ale tu wiesz, też nie można tak na Paryż zganiać, bo tak to wszędzie się ogólnie odbywa i wszędzie tak się może stać. Nie jest to tylko w Paryżu, także po prostu tak wszędzie trzeba się pilnować, ale w Paryżu jest też jedna taka dzielnica, nie wiem czy powiesz, taka katedra Sacré-Cœur, taka biała, wielka bazylika. I tam pod tą bazyliką bardzo dużo jest takich grupek ludzi, którzy prowadzą takie gry z kubeczków. Nie wiem, czy kojarzysz to. Tak. Mają takie trzy kubeczki z piłeczką i tam się zbiera taka chmara ludzi i tego trzeba unikać jak ognia. To już mi wiele osób powiedziało, że tam po prostu te osoby się skupiają, niby tam w grze się, wiesz, angażują w tą grę, a właśnie dookoła chodzą jakieś osoby, które okradają tych ludzi, więc na to trzeba. Czyli wykorzystują po prostu brak uwagi tych ludzi. Czy też na tych właśnie panów, którzy sprzedają te breloczki, wieżyczki, oni strasznie wciskają. Jeżeli nie mamy ochoty nic kupić, to lepiej z nich w ogóle nie pytać o nic, nie zaczekać, bo jak się już zapyta, ile kosztuje breloczek, a się go wcale nie chce, to w ten pan się szybko nie odczepi. Rozumiem. A teraz spytam Cię, no bo ja jestem dietetyczką, więc w ogóle no, uwielbiam jakby smakować i pamiętam, że jak byłam we Francji, to ja byłam w siódmym niebie, dlatego że uwielbiam wszystkie rzeczy takie jak, nie wiem, chleb, croissanty i wszystko. Więc chciałam się Ciebie spytać, jak wygląda taka typowa francuska kuchnia? Co jedzą Francuzi? Ja myślę, że bardzo tłusto jedzą. Praktycznie wszystkie przepisy zawierają w sobie masło. Bardzo dużo masła jedzą. Dużo na pewno jakichś takich nabiału, śmietany. Tu jest mnóstwo różnych rodzajów właśnie tych śmietan. Masła tak samo. Nie wiem, ja w Polsce to widzę, nie wiem, może 5 rodzajów masła, a tutaj po prostu jest 50 rodzajów masła. Jakieś słone, niesłone. No masło po prostu jest wszędzie. Ale powiem Ci, że to daje taki smak typowo francuskich rzeczy. Tak. Kiedy robiłam naleśniki bez tego masła, to jakoś takie były zwykłe naleśniki, a teraz zaczęłam z tym masłem i faktycznie to takie jak pod zwierzą Eiffla smakują. Także to masło na pewno. No te bagietki oczywiście, croissanty, jakieś różne takie te swoje wypieki mają. Dużo tego pieczywa też jedzą. No. A jakaś taka typowa potrawa... Mi się kojarzy na przykład z Francją właśnie te takie naleśniki, ale z tego co pamiętam, to oni nie jedzą tych naleśników tak jak my w Polsce. Nie zawijają w rulon z białym serem. Ale mówisz o takich słodkich? Tak. Tak, no to właśnie oni bardzo tak w taki trójkąt zwijają to. No taki trójkąt złożony. I powiem Ci, że jedzą je na słodko albo na słono. Tam nawet w Paryżu jak sobie można kupić, no to one są na słodko i też dziwne są takie smaki, na przykład na słodko mają na przykład, że z cukrem i z sokiem z cytryny. Tak, tak. Takie tak, połączenie. Dokładnie, nie, no powiem Ci szczerze, właśnie muszę spróbować kiedyś w końcu, bo tak ciągle o tym myślę, a zawsze biorę tą Nutellą, nie wiem czemu. Tak. Oni właśnie tak polewają te trójkąty z tego, co zauważyłam. No. Albo na przykład mają z Nutellą i z kokosem, albo z jakimś takim słonym karmelem. Mają właśnie swoje takie... taką konfiturę z mleka zrobioną. Wiem. To wygląda jak dulce de leche z Hiszpanii, tak, takie, nie? Tak. Takie skondensowane mleczko. Takie skondensowane jakby mleko, jak u nas takie ugotowane już z tej puszki, nie? No to jest bardzo dobre, tylko że takie trochę tuczące raczej. Na pewno nie właśnie. Fit. Właśnie chciałam się spytać, jak to w ogóle wygląda, bo mówisz, że jest dużo masła. Jak już ustaliłyśmy, jest dużo takich raczej kalorycznych. No te sery też na pewno, nie? Serów, które jedzą. No właśnie. A takie śmierdziuchy?
Naprawdę tutaj. Wiesz co, nie wiem, miałaś może okazję być w sklepach tutaj, jakichś takich większych? Kurczę, no na pewno w jakimś Carrefourze byłam, ale to już było tak dawno temu, że... Ale to w Paryżu bardziej, tak? Nie, wtedy w Paryżu to nie mieliśmy na nic czasu, bo to był taki bardzo szybka, wiesz, przebieżka po mieście, także z tamtego wyjazdu to mam takie raczej... No powiem Ci, że jak ja tu przyjechałam do Łukasza pierwszy raz i teraz tak samo, zresztą dalej, ja jestem po prostu w szoku, jakie te sklepy są ogromne. Bo tutaj, wiesz, koło nas mamy swojego Lidla, mamy jakiegoś małego Carrefoura, ale jak jedziemy na takie zakupy większe, takie na cały tydzień, to jedziemy do takiego wielkiego Carrefoura albo takiej Kory. I te sklepy po prostu, one są no normalnie, one są ogromne, no to jest masakra. Jak ja tam wchodzę, to ja po prostu Łukasza czasami jak telefony nam, nie wiem, padną, to ja nie mogę go znaleźć przez, nie wiem, pół godziny. Strasznie dużo alejek, strasznie dużo wszystkiego. Jak masz na przykład dział jogurtów w lodówce, to po prostu one się ciągną i ciągną. Nie wiem po co, komu tyle tych jogurtów. Strasznie dużo. I faktycznie mają właśnie też tak dużo tych serów, sery są tak win. Różne. To chyba by nie starczyło mi życia, żeby to wszystko spróbować. Przysięgam. Ale no, niektóre są takie trochę straszne dla mnie, takie, wiesz, oni się tym zachwycają, ale to po prostu wygląda, no, takie, nie wiem, no, niektóre już teraz jem, bo ja tak ogólnie to nie przebadałam kiedyś za tymi serami pleśniowymi. Jem brie, jem camemberta, jem takie delikatnie śmierdzące, bo takich strasznie to bym chyba nie mogła zjeść naprawdę. Nie mogę się do tego przekonać tak bardzo. No właśnie, oni są, z tego przynajmniej mi się bardzo kojarzą. No i tutaj mi się narzuca takie pytanie, skoro jest tyle tego masła i tyle tych serów i tyle pieczywa i wino, czy ty w ogóle widzisz, jak wygląda taka kultura aktywności fizycznej u Francuzów? Czy oni biegają, czy uprawiają sporty? Czy na przykład widzisz takich otyłych Francuzów? Jak to wygląda? Nie, powiem Ci, że nie widzę zbyt wielu takich otyłych ludzi. Raczej są tacy, no, albo normalni, przeciętni, albo raczej w kierunku, że szczupli. Czasami tam gdzieś się wybiorę, czasami pobiegać, to jednak jest sporo osób, rano biega sobie tam gdzieś na jakichś poboczach tam miasta. Na siłowni też jest sporo ludzi, nawet z samego rana dużo jest osób, wieczorem to już w ogóle jest bardzo dużo ludzi, ale raczej młodych, nie? Na siłowni to raczej tacy młodzi idą. Ale no, czasami zdarzają się jakieś takie może no, mniej fit osoby, ale to raczej, no nie wiem, takie pojedyncze. Rzadkość. Osoby. Rzadko. A też tak powiem Ci szczerze, że tutaj bardzo ciężko jest w ogóle stwierdzić, kto jest Francuzem tak naprawdę. Ja na przykład tak do końca nie wiem, kto tu jest Francuzem. Tutaj ciężko jest tak określić to na pierwszy rzut oka. No tak, no bo z drugiej strony jednak i te czasami takie grubsze osoby to niekoniecznie muszą być Francuzami tak naprawdę. Mi się wydaje właśnie, że nie są Francuzami. To raczej jakieś inne narodowości są. Bo mi się właśnie francuski kojarzą z taką bardzo, może to też jest tylko przekonanie, ale mam w głowie taki typowy mi się wydaje obraz francuski, elegancki. Ja też mam taki obraz, ale powiem Ci szczerze, że nie widzę go na co dzień. Może gdzieś tam w Paryżu, w jakichś takich ładnych kawiarniach, może się zobaczy takie ładnie ubrane kobiety, takie, o jakich myślimy. Ale tak na co dzień powiem Ci, że nie widzę tutaj jakichś takich super stylowych osób. To, że francuski są szczupłe, też może z tego wynikać. Po pierwsze też zauważyłam, że bardzo dużo kobiet tutaj pali. Bardzo mają taką zniszczoną skórę, jakby taką że aż takie kosteczki im tu widać, takie chude dłonie, nie wiem, może to też tak od tego, bo bardzo dużo kobiet tutaj pali, nawet nie wiem, czy nie więcej niż mężczyzn. Też może dlatego te osoby nie są takie jakieś tam otyłe bardzo, bo oni mają tutaj bardzo tak uregulowany system odżywiania. Mają, wydaje mi się, że żyją tak właśnie, jedząc takie w odpowiednim czasie odpowiednie posiłki. Na przykład mój Łukasz ma przerwę na obiad, od 12 tam do 13 przychodzi do domu, normalnie może zjeść sobie obiad. I tam każdy tak ma, że w ciągu pracy po prostu wychodzi i jedzie na obiad i to jest, wydaje mi się, że tak fajnie, że w pracy mają śniadanie, tam sobie ze sobą biorą, czy na przykład, nie wiem, w domu jedzą, do pracy biorą coś tam sobie jeszcze, jakieś drugie śniadanie, potem mają ten obiad, no i potem do domu przychodzą na kolację jakoś, czy zazwyczaj do restauracji raczej chodzą, bo tutaj do tej raczej restauracje wchodzą w grę. I myślę, że to też może dużo wpływać, że jedzą te takie regularne posiłki, nie? Tak, że to jest właśnie takie usystematyzowane. A powiedz mi, czy to też tak wygląda, bo w Ameryce
jakby w Polsce bardziej chyba, wydaje mi się, przyjął się taki system 5 posiłków, że ten główny posiłek jest, no powiedzmy, nie wiem, 14, 15 ten obiad, a wieczorem jest już kolacja. Natomiast tutaj w Stanach jest tak, że o 12, 13 jest taki lunch, no ten lunch się je raczej tak lżej, a ten nasz obiad, ten główny posiłek jest wieczorem. I zastanawiam się, czy we Francji jest tak samo, że oni mają trzy posiłki i też wieczorem bardziej jedzą takie większe posiłki, czy... Nie wiem, szczerze mówiąc, tak. Wiem na przykład, że jak nas czasami ktoś zapraszał na jakiś obiad gdzieś tak wcześniej, bo teraz to tak nie mamy za bardzo gdzie chodzić do kogoś, do Francuzów, ale wcześniej na przykład, no to no faktycznie tak było, chyba że bardziej pod wieczór takie były bardziej... Że taka właśnie bardziej jakby obiadokolacja to była. Tak, nie? Tak. Mimo tego, że tutaj niby mają tą przerwę, ale w tych takich mniejszych miejscowościach to jakoś tak bardziej chyba dosyta najadali się pod wieczór, to faktycznie. Ale powiem Ci jeszcze tak przy okazji, że te ich posiłki to są bardzo fajne, że oni nie jedzą tak, że siadają do stołu, mają tam jakieś, tak jak w Polsce, nie wiem, ziemniaki, kotleta, zjedzą to wszystko i idą. Tylko oni jakby tak celebrują ten posiłek. Naprawdę we Francji to jest takie celebrowanie tego siedzenia przy stole. Zaczyna się od jakiegoś aperitivu, dostajesz jakieś, nie wiem, najpierw jakąś sałatę, jakieś tam warzywa, takie, żeby ten żołądek wyścielić czymś. Potem się je jakieś takie bardziej już syte potrawy, potem jakiś, nie wiem, deser, potem jakieś tam coś piją, na przykład winko, cały czas w ogóle winko piją oczywiście przy obiedzie czy tam przy kolacji. Na koniec jakieś coś mocniejszego, żeby sobie tam przetrawić tą... wiesz, to trawienie pobudzić, nie? Takie mają swoje rytuały trochę, nie? To mi się bardzo właśnie też kojarzy z Hiszpanią, bo chyba największa różnica. Ja się tego nauczyłam dopiero jak wyjechałam do Hiszpanii i właśnie spotkałam swojego męża, że oni to nazywają sobremesa, czyli że po prostu siedzimy i celebrujemy, a nie tak jak w Polsce, że jemy, potem zmywamy talerze i na sofę. Tam jest właśnie rozmowa, jest taki cały... To mi się właśnie... bardzo podoba tutaj właśnie. Tak. I co oni zazwyczaj wybierają na przykład na deser czy na danie główne, bo mi się kojarzy, nie wiem czy popróbowałaś, bo już mówiłaś, że do serów się trochę przekonałaś, a próbowałaś jakieś takie rzeczy typu żabie udka, czy... Żabie udko próbowałam, podobne jest do kurczaka, ale trochę mi szkoda by było te żaby jeść, tak szczerze mówiąc, no nie wiem, nie ma tam aż tyle mięsa, żeby to była gra warta świeczki dla mnie przynajmniej. No właśnie, to jest chyba takie malutkie, prawda? Tak, takie małe, no nie wiem, mój Łukasz bardzo lubi te wszystkie rzeczy próbować, on to uwielbia, te wszystkie ślimaki, jakieś krewetki, wszystkie te małże, to zawsze ma raj po prostu, jak gdzieś tutaj coś idziemy jeść, to... A jeżeli chodzi o ślimaki, to próbowałaś? Nie odważyłam się i nie mam zamiaru. No właśnie, to za bardzo takie obślizgłe jest jak dla mnie. Tak, jak ja o tym myślę, to nie wiem, pewnie bym spróbowała, natomiast no też ja jakoś... Ja powiem, że przeżyłam już katorgę tutaj we Francji raz, właśnie kiedy mój Łukasz na te ziemniaki jeździł. To właśnie nas ten szef Łukasza zaprosił na koniec tych zbiorów do restauracji i każdy miał sobie wybrać właśnie tam swoje menu w karcie, no i właśnie nie było, tak jak mówisz, nie było żadnej angielskiej karty, więc ja próbowałam coś tam z hiszpańskiego wydedukować tylko się modliłam, żeby tu nie były żadne owoce morza i tak sobie wydedukowałam, że wybrałam sobie właśnie małże. I to nie dość, że to były te małże jako danie główne, to jeszcze to było takie właśnie jakby danie złożone z trzech różnych rzeczy. I na pierwsze danie wzięłam, nie, na pierwsze to miałam właśnie te małże, takie ogromne, cały talerz. Ja mówię, Boże, jakby to były jakieś trzy, to jeszcze może bym się zmusiła, ale tam było chyba 13. Mówię, nie dam rady po prostu. A na drugie danie sobie wzięłam, słuchaj, nerkę krowią. O matko. To jeszcze gorzej, po prostu jak ja to zobaczyłam, jak to przynieśli, jak to z tego jakieś takie soki czerwone wyciekały, mówię, Boże, co ja wybrałam sobie, a wiesz, tak głupio nie zjeść, bo taka no, elegancka oczywiście. Kolacja w restauracji, wiesz, no tak, no po prostu nie fajnie nie zjeść, no ale z drugiej strony po prostu nie mogłam tego zjeść. Ciężko, można się nadzieć, skończyło? Jak się nie zna francuskiego, to można się bardzo tutaj nadzieć. Są takie dziwne rzeczy, nawet nie wiem, czy wiesz, jest w Paryżu taka jedna restauracja, nie wiem, jak się już nazywa, nie pamiętam, ale wiem, że tam serwują same różne części świni, takie jakby zgrillowane w jakiejś takiej panierce, w takiej fryturze upieczone. Naprawdę wszystko, głowę, chyba nos, uszy, wszystko, wszystkie części świni.
Na przykład też jest właśnie bardzo takie szokujące pójście tutaj na targ. Ja jak na targ, ja to po prostu muszę niektóre stoiska tak sobie zasłaniać, bo po prostu no, nie mogę patrzeć. Na stoisku z mięsem jest po prostu wszystko, co byś chciała z tych zwierząt. To jest okropne, po prostu nie mogę na to patrzeć. Jakieś różne takie części ciała, że nawet nie wiedziałam, że to się w ogóle je. No to jest... To jest w sumie dziwne. Też mnie to szokuje i w ogóle jestem zszokowana, że ktoś to kupuje, bo o tyle, co mogę zrozumieć, że ludzie jedzą jakieś takie części mięsa, które są dobre, no to jakbym miała zjeść, nie wiem, głowę, to... No, nie wiem, czy tej głowy jest, nie wiem. No właśnie. Uszy? Albo na przykład na tym targu też są wszystkie ptaki, które się kupuje, jakieś perliczki, kurczaki, wszystko ma głowy. Dopiero na twoich oczach to odcinają. No to jest po prostu okropne dla mnie. A no to widzisz, to nie zdawałam sobie sprawy, że tak jest i w sumie jestem zszokowana, bo kuchnia francuska jakoś tak bardzo, bardzo mi się mięsnie nie kojarzy, a z tego co mówisz, to... Ja tak zauważyłam, że najwięcej tutaj jest w menu w różnych restauracjach kurczaka, później te owoce morza, tych serów mnóstwo. Te sery tak jakby po jedzeniu się dostaje. Wybierasz sobie albo deser, albo sery właśnie. Aha. No, najwięcej właśnie tak, ale zawsze też są jakieś warzywa, ale te warzywa tak są bardziej takim dodatkiem do tego wszystkiego, albo właśnie wcześniej przystawką, prawda, jakaś sałatka czy coś takiego. No, ale właśnie dużo jest kurczaka, na przykład teraz byliśmy w Prowansji i też myśleliśmy, że popróbować coś nowego, coś takiego fajnego zjeść. No naprawdę, w każdej restauracji był albo kurczak, albo ryba, nic więcej. Nic więcej. No widzisz, to tak raczej... O, czasami też jest, jeszcze wołowiny też dużo jedzą, tak, wołowiny też dużo jedzą i baraniny dużo jedzą. Też, jeżeli już, to jeszcze wołowina i baranina jest w wielu restauracjach do wyboru. Jak ty się w ogóle w tej kuchni odnajdujesz? Lubisz kuchnię francuską, czy raczej... Mam takie potrawy, które lubię i raczej staram się ich trzymać, bo no, popróbowałam czasami jakieś tam różne rzeczy, ale nie podeszły mi za bardzo, więc nie mam ochoty się katować jedzeniem, ma być to przyjemność raczej niż no pewnie, że tak. Koszmar. Więc lubię na przykład takie tarty, te lotaryjskie takie, nie wiem, czy kojarzysz, takie, no zawsze sobie robię, to one są takie, no smaczne, dajesz sobie tam jakie chcesz składniki, więc można po swój gust dopasować. Te wszystkie kurczaki, które są w restauracjach, no to lubię też, bo są fajnie przyrządzone, takie na różne sposoby, nie takie zwyczajne, jak się robi w domu, tylko zawsze inaczej oni je tam przyrządzają. No co tam jeszcze? Lubię desery wszystkie, które są w restauracjach. A co zazwyczaj jest na deser? Zazwyczaj creme brulee na przykład. Bardzo lubię. Co tam jeszcze? No makaroniki też bardzo lubię. Ale muszą być z dobrej jakiejś cukierni. I zauważasz, że już wprowadziłaś jakieś tam elementy kuchni francuskiej do siebie, do domu, czy jednak dalej się trzymacie takich polskich smaków? Nie, raczej polskich smaków. Czasami coś tam próbuję, kupuję sobie dużo takich gazet, czasami coś tam próbuję sobie po swojemu zrobić, żeby było takie bardziej pod nas. Trochę właśnie zaczerpnięte stamtąd, ale trochę takie bardziej pod nasze smaki, bo nie wszystko nam odpowiada. Coś tam próbujemy, ale raczej przeważa polska kuchnia. Bardziej desery może, desery tak. Jakieś takie ciasta na przykład tutejsze. No i też z twojego Instagrama wiem, że znaleźliście sobie polski sklep. Tak. To tylko tutaj wspomnę, że przynajmniej dla mnie, żyjąc za granicą, to jest no złoto. Wybawienie. Znaleźć sobie taki sklepik. I co zazwyczaj w ogóle w tym sklepiku kupujecie, czego nie ma? Bo na przykład u mnie nie da rady znaleźć sera twarogowego, białego. Nie mają takiego produktu i to jedynie można kupić właśnie w polskim sklepie. No powiem Ci, że jeszcze tak wspomnę tylko, że w tych sklepach francuskich mnie denerwuje to, że wszystko jest takie sztuczne. Warzywa, wszystko jest takie inne niż w Polsce. No kupuję, bo nie mam wyjścia. Nawet idę na ten targ i wyobraź sobie, że na tym targu są dokładnie takie same rzeczy, które są w sklepach. Także nie ma sensu iść na targ i dla mnie ten targ się po prostu mija z celem. Dlatego w tym sklepiku polskim właśnie oprócz twarogu też tutaj nie ma. To też właśnie kupujemy twaróg. I kupujemy właśnie warzywa, jeżeli jakieś przyjadą, bo to też różnie bywa z dostawą. To, co się udaje tym przewoźnikom przywieźć, takie świeże w miarę, no to kupujemy, ale też tak ciężko jest. Na przykład nie ma tutaj jagód. Bardzo mi się marzyły jagody, nie ma jagód. W Polsce tam dwa razy udało mi się zjeść, ale tak marzyło mi się, żeby jakieś jeszcze ciasto sobie zrobić, jeszcze jakieś pierożki czy coś. No nie ma tutaj jagód, są tylko borówki amerykańskie.
Koperku bardzo ciężko jest znaleźć koperek w sklepie, który, no ja uwielbiam na przykład koperek do ziemniaków, czy no do wszystkiego praktycznie używam koperek. Brakuje mi też właśnie w tym sklepie polskim można było kupić. Kapusta, jak była młoda, to też jeździliśmy, młode ziemniaczki, warzywka takie. Najbardziej. Tak, tak. Ale też na przykład taką makrelę wędzoną, nie wiem czy lubisz, ale my bardzo lubimy i też tutaj nie ma. No i co tam jeszcze? No czasami jakąś wędlinę, ale my bardzo mało takich rzeczy jemy, także czasami, jak mamy taką bardzo wyjątkową ochotę, to sobie kupimy. Jakieś słodycze polskie, na przykład nie ma tu takich dobrych wafelków, jakichś takich jak w Polsce czekolad, nie wiem, jakichś takich słodyczy, takich polskich po prostu. No to są takie typowe, jakieś Milka, takie jak no... wszędzie, nie? Ale takiego Grześka na przykład, to czasami no mam ochotę zjeść, a nie ma tu takiego czegoś. No właśnie, to jest, na przykład. To jest to, że jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś konkretnych smaków i potem tych konkretnych smaków po prostu brakuje. Nie jest tego dużo, ale ma czasami się ochotę. Czasami wiesz, tak siedzę i mówię, jejku, jak ja bym zjadła chałwę. No tak bym tą chałwę zjadła. No nie kupię tu chałwy, po prostu nie kupię. Nie ma. Czy ptasie mleczko na przykład. Nie ma takich polskich rzeczy. No. Brakuje. Śmietany jakieś... Nie, śmietana w sumie to nie mogę mówić, bo jest dobra śmietana. Ale polski chlebek na przykład. No to teraz... No właśnie chciałam zahaczyć o chleb, bo jednak Francja mi się kojarzy z takim naprawdę dobrym chlebem. Zresztą tutaj tylko Ci jeszcze wspomnę, że u tej rodziny, u której mieszkałam przez rok, jakby mój host, jego rodzice pochodzą z Francji. On był urodzony już i wychowany tutaj, więc on jest takim Francuzem, ale... No takim Francuzo-Amerykanem bardziej. Natomiast mamy tutaj jedną taką piekarnię francuską. No i powiem Ci, że to jest... jestem na 100% pewna, że właścicielem musi być rodowity Francuz, bo to jest tak, jakbyś wzięła kawałeczek Paryża i wsadziła to w całą tą amerykańską kulturę. Tam tak pachnie. Są takie wypieki właśnie, wszystkie te makaroniki. Są takie ciasteczka czekoladowe, w środku których jest czekoladowa, rozpływająca się czekolada. Ach, ja też to lubię. Tak, to jest przepyszne. Są pyszne chleby. I się zastanawiałam, że w sumie we Francji chyba nie możesz narzekać na brak dobrego pieczywa. No w sumie teraz to znaleźliśmy jeden dobry taki chleb sobie w piekarni, ale powiem Ci, że bardzo szybko te chleby jakoś tak wysychają. Nie można, na przykład nie wiem, trzeba by było chyba codziennie kupować świeży, no i tak kupujemy, ale po prostu bardzo szybko schną. Bagietki to też czasami, wiesz, kupimy dwie, bo myślimy, że trzeba dwie, okazuje się, że ta jedna na drugi dzień po prostu jest taka, że można w baseballa grać. Tak. Naprawdę. I tak, wiesz, szkoda, bo potem co z tym zrobić? No, czasami próbuję z tego bułkę tartą zrobić, ale czasami jest tak, że po prostu mi spleśnieje albo coś, no i no wiesz, cała bagietka idzie do kosza. I nie no, nie wiem, to pieczywo nie jest takie złe, ale no jednak polskie to polskie. Nie mogę powiedzieć. Pieczywo jest naprawdę bardzo dobre. Bagietki też uwielbiamy, tylko wydaje mi się, że jest strasznie tłuczące to pieczywo, tak na dłuższą metę. Kiedyś obżeraliśmy się tymi bagietkami na samym początku, czy tymi croissantami. Jezu, no strasznie, naprawdę. Wcinaliśmy tego dużo, bardzo dużo. Tak, teraz już to tak jest uspokoiliśmy właśnie... trochę. Tak. Tak. U mnie dokładnie było to samo. Przyjeżdżasz do nowego miejsca, jesteś zauroczona tymi nowymi smakami i po prostu najlepiej jadłabyś to codziennie i cały czas. No, a potem trzeba zbastować, jednak już... bo można się szybko troszkę poszerzyć. Tak. A potem też już po prostu staje się to takie bardziej codzienne, a nie takie, wiesz, wow, że to coś innego. A jakbyś miała mi powiedzieć, co Ci się najbardziej w ogóle podoba z Francji? Nie, nawet nie ze względu tylko kulinarnego, tylko co Cię tak najbardziej zauracza w życiu we Francji? Podoba mi się tutaj taki ich sposób bycia, że po prostu tak, podoba mi się ich mentalność, nie wiem czy do końca mentalność, bo ogólnie za ludźmi tutaj nie przepadamy raczej, ale podoba mi się to, że jakoś tak mają taki większy luz niż ludzie w Polsce, że żyją takim prawdziwym życiem, że potrafią sobie wieczorem wyjść do knajpki, że potrafią tym życiem po prostu żyć w pełni. To jeżeli chodzi o ludzi, a jeżeli chodzi o taką samą Francję, to podoba mi się, że jest taka różnorodna, że gdzie byśmy nie pojechali, to po prostu odkrywamy coś ładnego. Nawet 50 km od nas do jakiejś innej mieścinki, to te miasteczka są takie urocze, można się po prostu w nich zakochać. Teraz jak byliśmy właśnie w Prowansji, to no naprawdę, gdybyśmy tylko wygrali w Totka, to po prostu pakujemy się i tam jedziemy.
może nie podoba nam się do końca Paryż i ta okolica, bo jest bardzo przeludniona, bardzo jesteśmy zmęczeni tym miejscem. Mój Łukasz czasami z pracy potrafi 2 godziny do domu wracać, bo po prostu jest, mimo tego, że mieszkamy tak blisko, naprawdę jeżeli czasami jest wolna autostrada, to jedziemy 20 minut do Paryża, ale jeżeli jest normalny dzień pracy, a szczególnie piątek, jak ludzie wyjeżdżają właśnie na te swoje posiadłości gdzieś na wsiach, no to wtedy jest tragedia po prostu na drogach i ciężko jest dojechać, więc to jest bardzo męczące życie tutaj pod tym Paryżem, nawet nie w samym Paryżu. No i po prostu tu jest męcząco, ale właśnie w Prowansji, jejku, tam po prostu była bajka, naprawdę to jest, no nie, Francja jest piękna. Jeżeli tylko się może pozwiedzać w inne regiony jeszcze oprócz Paryża, Paryż jest super na chwilę, naprawdę. To jest przepiękne miasto, ale nie, na pewno nie, żeby tu mieszkać na długo, po prostu jest bardzo męczący region, okolica taka zbyt przeludniona. Ciężko jest znaleźć fajne mieszkanie w dobrej cenie, żeby za dużo po prostu jest tutaj ludzi też, tak, nie? I ciężko jest tak sobie spokojnie żyć. Ciężko jest też odetchnąć świeżym powietrzem na przykład, nie? Mieszkamy tutaj na takiej ruchliwej ulicy, no nie podoba nam się. Ale właśnie inne regiony są takie spokojniejsze, bardziej zielone, no... Gdybyśmy mogli się przenieść, to może byśmy byli bardziej zadowoleni, a tak to troszeczkę narzekamy. Właśnie chciałam się spytać, kolejne moje pytanie było, jakie są minusy życia w Paryżu, czy pod Paryżem, ale chyba już mi odpowiedziałaś. I wiesz co, tak puentując, to chciałam się ciebie spytać, bo może ktoś tutaj będzie nas słuchać i będzie się zastanawiać nad wyjazdem do Francji. Jakie byś miała takie wskazówki dla kogoś, kto się szykuje do takiego wyjazdu, coś, co powinien zrobić albo wiedzieć przed takim wyjazdem? No to zależy, jeżeli tylko tak turystycznie, no to... Nie, bardziej się pytam, jeżeli chciał, ktoś tak by bardziej chciał... Tak, tak. No to na pewno jednak z tym językiem, żeby coś spróbować, chociaż jakieś podstawy, to jednak jest bardzo ważne. Ja bym była teraz też bardziej zadowolona, gdybym potrafiła jednak więcej z siebie wykrzesać tego języka. Dla mnie dużą barierą jest ten hiszpański. Niby wszyscy mówią, że powinno mi być prościej, a wcale mi nie jest prościej. Dziękuję tylko Bogu, że w pisowni chociaż potrafię czytać po francusku, że rozumiem, a tak to no po prostu jest ciężko, więc bardzo radzę, żeby się przygotować do tego, bo później jak się tu przyjedzie, to jest takie zamknięte koło. Jeżeli się nie ma pracy, ciężko jest iść na kurs, bo kursy są takie porządne kursy, są bardzo drogie, żeby się nauczyć i to jest takie zamknięte koło. Nie będzie się miało pracy, to się nie nauczy tutaj na kursie, a jak się nie nauczy na kursie, to nie będzie się miało pracy. I tak w koło Macieja. I tak w kółko. Więc to... No i też raczej wziąć pod uwagę, gdzie by się chciało być, bo nie zawsze to miejsce, gdzie by się może na początku myślało, że będzie tak pięknie, później się w realiach okazuje, że jednak na dłuższą metę męczy. Paryż się wydaje piękny i tak dalej, ale do życia na dłużej, to każdy po prostu musi mieć już swoje w głowie priorytety, co lubi, bo może są tacy ludzie, którzy czują się dobrze w dużym mieście, więc dla nich może by było to w porządku. No i co jeszcze? No nie wiem, co jeszcze co tam. No i chyba też, żeby przygotować się, że, bo tak jak ostatnio ja na swoim story opowiadałam, jak wygląda kwestia wynajmowania mieszkań w Nowym Jorku. Żeby się przestawić z takiej mentalności polskiej, to nie jest tak jak w Polsce, że wynajmuje się przepiękne, przestronne mieszkanie. Tutaj bardzo są takie mieszkanka malutkie, bardziej takie studia, powiedziałabym. No ciężko. Mieszkania są tutaj bardzo małe, bo właśnie musi być jakby tak dużo, żeby zmieścić tych wszystkich ludzi gdzieś. Co tam jeszcze? No, trzeba się po prostu też trochę przestawić, że jest... Na przykład moja mama tutaj przyjeżdżała, to była tak trochę zszokowana, że jest tutaj tak dużo ludzi, że tacy ludzie są różnorodni. Czasami po prostu ciężko jej było to tak przejść do porządku dziennego, że aż tak różnorodni, nie? No, trzeba się po prostu zastanowić, czy się chce mieszkać w takiej sałatce kulturowej. Czy być jej częścią. Tak, to ja na przykład też... jestem otwarta, ale niektóre osoby przyjeżdżają i się troszkę tak szokują. Mam tu koleżankę, która też przyjechała z Polski i ona po prostu praktycznie w ogóle z domu nie wychodzi, bo przeraża ją ten otaczający świat i też tak siedzi biedna dziewczyna w tym domu, że nie wiem po co tutaj za bardzo przyjechała. Bo się po prostu boi wynurzyć do tych ludzi, nie? No tak, bo to jest właśnie takie zderzenie, szczególnie kiedy... Trzeba mieć jakiś plan na siebie, bo tutaj ogólnie da radę zrobić dużo. Nie trzeba siedzieć w domu, nie trzeba, nie wiem, być znanym na męża, tak jak ja. Ale nie, no, ja ogólnie mam jakiś swój plan, ale no, na razie po prostu pomalutku kroczkami do niego idę, ale po prostu fajnie mieć jakiś swój plan, bo można dużo rzeczy zrobić, tylko właśnie ten język jest taki dosyć ważny. Ale to myślę, że tak jak wszędzie tak naprawdę, no wiadomo, że są miejsca, gdzie można się dogadać po angielsku, natomiast
Tak samo jak pojechałam do Hiszpanii, no niby no była ta sama sytuacja, tak? Niby wszyscy mówią po angielsku, ale jednak jak się mówi po hiszpańsku, to zupełnie inaczej się to wszystko odczuwa. No i się człowiek tak po prostu bardziej komfortowo z tym wszystkim czuje, więc myślę, że to obojętnie gdzie warto chociaż te podstawy gdzieś tam jakoś tam się rozeznać. Natomiast tak jak mówisz, twój mąż nie mówi, a jednak nie, daje właśnie radę. Mój mąż jest takim przykładem, że nawet bez języka da radę sobie. Tutaj wcześniej tak samo pracowaliśmy bez języka w sumie, wcześniej w tej wcześniejszej pracy na południu Francji. Więc da się, no da się pracować, ale jednak fajnie później, nie wiem, jakoś awansować, coś sobie może swojego zrobić. Tutaj jest dużo bardzo Polaków, można też dla Polaków pracować, jest tutaj kilka restauracji polskich, jest bardzo dużo takich pań, które robią paznokcie, czy nie wiem, zajmują się włosami. Jest dużo dziedzin, które można tutaj robić. Jeżeli tylko się przyjedzie właśnie, no właśnie, jeżeli się skupimy na Polakach, no to wcale nawet nie trzeba tego francuskiego, bo jeżeli ktoś przyjechałby z fachem takim typu właśnie fryzjer, czy kosmetyczka, czy nie wiem, DJ-ów też tu bardzo mało jest takich, czy jakiś tam, nie wiem, orkiestr na wesele, a są jednak Polacy, którzy potrzebują tego. Tylko właśnie, tak ciężko to określić, ile tego potrzebują, prawda? Bo czasami są ogłoszenia, a jak ta osoba dana się sama ogłasza, to potem okazuje się, że nie ma tych chętnych akurat nagle w tym momencie. To tak różnie, ale właśnie jeżeli się jakąś taką niszę by tutaj znalazła, nawet bez języka dałoby się tutaj radę odnaleźć dla swojej takiej. A jeszcze na koniec, bo teraz jak zaczęłaś mówić o tych salonach właśnie fryzjerka, paznokcie, to przyszło mi do głowy takie pytanie, jakie w ogóle są ceny w Paryżu? Jak jest życie? Drogie czy bardzo drogie? Według mnie bardzo drogie jest życie. No nie wiem, na przykład teraz w ogóle przy tej pandemii to wszystko w ogóle poszło do góry. My na przykład tak, no nie wiem, tak na przykład na 3 dni żywienia się wydajemy gdzieś 80 euro. A to takie wiesz, takie podstawy, nie? Że jakieś takie, jak coś bardziej chcemy sobie, nie wiem, zaszaleć, no to jeszcze więcej, nie? Nie wiem, na przykład zrobienie sobie włosów u fryzjera to jest tak na przykład 60-80 euro. No to tak jeszcze mówię u Polki, nie? U Polki to zawsze taniej też w ogóle. No, u nas też właśnie, jeżeli chodzi o takie usługi, to był kolejny szok, dlatego że w Polsce naprawdę jakość tych usług, jakość paznokci jest według mnie bardzo dobra. Oczywiście zależy, gdzie się pójdzie. Natomiast wydaje mi się, że jednak dba się o tę jakość, o higieniczność. No a tutaj to jest szok. No po prostu w Ameryce ludzie nie wiedzą. To, nie wiem, to był na tyle szok dla mnie, że ja nie robię sobie tutaj paznokci, dlatego że za cenę właśnie 50 dolarów, no dziewczyny robią takie paznokcie, że po prostu no ciężko sobie to w ogóle wyobrazić, także... Ja tak samo właśnie uważam jak ty i też właśnie mój mąż pracuje na przykład w tej firmie, która robi te meble i bardzo często, to już inna działka, bo to chodzi o żywienie ludzi i jeździ po wielu restauracjach, to też nie chcę tutaj robić jakiejś tam czarnej reklamy, ale po prostu radzę uważać na te restauracje, bo mój mąż czasami uważa, że chyba lepiej zjeść w McDonaldzie, czy w jakimś KFC, bo tam chyba mają przynajmniej jakiś rygor, może mają taki odgórny. Po prostu on już w tylu restauracjach był i to, co tam się dzieje na zapleczu, w tych kuchniach, to jakby Gesslerowa wpadła, to by chyba to wszystko zamknęła po prostu. Naprawdę, no właśnie. On po prostu czasami to, co opowiadał, to po prostu ja nie wierzyłam. Nie wierzyłam, że w Paryżu, w takich restauracjach, które widzisz później, takie piękne restauracje, nie wiadomo jakie. I tyle się mówi w ogóle o Francji, tyle się mówi o francuskiej kuchni. W ogóle ja czasami jak z kimś rozmawiam takim nowym, że ktoś się właśnie pyta, gdzie mieszkam i ja mówię, że we Francji, to bardzo wiele osób tak właśnie zawsze, o we Francji, Francja, perfumy, Francja, kuchnia, Francja, piękne kobiety. Ja naprawdę nie chcę tu robić jakiejś czarnej reklamy Francji, bo tutaj mieszkam i nie mogę też tak pluć w swoje gniazdo. Ale naprawdę tych wszystkich stereotypów tutaj nie widzę, nie? Żeby one się sprawdzały. Od nikogo tutaj nie pachnie perfumami, przysięgam, jak gdzieś idę ulicą. No, może gdzieś w Paryżu właśnie, jak jesteśmy w jakimś, nie wiem, fajniejszym lokalu, to może tak. Ale naprawdę, nie wiem, no nie jest to tak wcale, jak to tak się o tej Francji myśli. Te potrawy też czasami wiele do życzenia zostawiają w tych restauracjach. Płacisz dużo pieniędzy, a okazuje się, że to tak marnie wygląda.
Naprawdę mam czasami wrażenie, jak do Polski przyjeżdżam, że w Polsce jest to takie bardziej dopracowane, takie wszystko fajne, te restauracje teraz są takie wymyślne, takie pięknie ustrojone. Ja tutaj naprawdę może trzy takie ładne lokale. Teraz chcę w ogóle właśnie zrobić sobie taką akcję, że będę poznawała jakieś różne fajne, ciekawe knajpki czy coś. Spróbuję przynajmniej takie znaleźć. Ale nie widziałam takich pięknych knajpek. Na przykład, nie wiem, ostatnio byliśmy we Wrocławiu, to tam, jejku, jedna knajpka jakaś cała obwieszona kwiatami. Inna knajpka jakaś cała, nie wiem, no jakieś takie, wiesz, każdy ma jakiś swój styl, coś fajnego robi, jakieś fajne kuchnie świata, a tu wszystko, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, w Paryżu wszystkie te krzesełka takie są w każdej restauracji powystawiane, te stoliki takie same, tylko jakieś inne kolory. To jakby bazują na tym, co zawsze mają, to samo od lat, po prostu każdy się zachwyca, Paryż, Paryż. No coś by zrobili innego, nie? Wydaje mi się, że to też właśnie jest to, że jakby przyjeżdżając do Paryża oczekujesz tego, że zobaczysz Paryż i oni o tym wiedzą. No i takie knajpy są moim zdaniem bardzo nastawione właśnie na takich turystów, którzy przyjeżdżają i oni chcą... Mi się wydaje, że tylko czatują, usiądzie turysta, zje i on tu więcej nie wróci, więc on nie zostawi żadnej negatywnej opinii. Po prostu, znaczy może zostawi, ale co ich to obchodzi. I tak przyjdzie kolejny, bo teraz może są pustki trochę, nie? Ale zawsze to po prostu... chmara ludzi, chmara po prostu. Więc oni się tak nie boją, bo i tak ktoś przyjdzie i usiądzie i zje, nie? No ale takie przykre to jest, bo fajnie jakby to było takie naprawdę Francja elegancja, a nie jakaś Francja. To jest właśnie to, dlatego chciałam zrobić ten cykl, bo to nawet nie o to chodzi, żeby jakby zniechęcić ludzi, bo myślę, że dalej Francja, tak jak zresztą wspomniałaś, jest piękna. Ja to potwierdzam i naprawdę da się z wyjazdu do Francji wyciągnąć super wspomnienia, smaczne wspomnienia. Na pewno warto odwiedzić, nie? Ale też trzeba to robić z głową, wybierać jakieś takie miejsca, które niekoniecznie tam siedzi pełno ludzi, turystów, tylko takie jakieś bardziej właśnie lokalne, albo sobie wcześniej w internecie wyszperać jakieś fajne miejscówki, żeby się nie naciąć, bo my też się wiele razy nacięliśmy i wiesz, to jednak potem kosztuje trochę pieniędzy, to nie jest takie fajne, że chciało się poznać Francję, a poznało się jakieś odgrzewane, niedobre jedzenie i to takie niesmaczony człowiek później jest. Raz nam się zdarzyło dostać jedzenie z robakiem, zgłosiliśmy to kucharzowi i wyobraź sobie, że nawet kucharz wyszedł z kuchni zobaczyć, kto to miał czelność powiedzieć mu takie coś. Tutaj w ogóle też trzeba właśnie uważać, bo tak właśnie to jest taka dobra rzecz, którą można powiedzieć innym osobom, które tu przyjadą, że we Francji bardzo są tacy obrażeni, jeżeli się zwróci im uwagę właśnie w restauracji. Bardzo, w ogóle nie tylko w restauracji, wszędzie. Nie mają takiego, nie potrafią przyjąć krytyki często ludzie tutaj. Bardzo mają z tym problem. No i właśnie my kiedyś zwróciliśmy uwagę, że miałam robaka w jedzeniu. I następnego, przynieśli mi kolejny talerz, dostałam dwa robaki w jedzeniu. O matko. Zamiast mi go wyjąć, to jeszcze dostałam drugiego do kompletu, więc nie wiem, czy specjalnie, czy co. Jeszcze zapłaciliśmy za to też. No właśnie, to trochę tak... Ja na przestrzeni swojego życia trochę miałam szansę poznać Francuzów i niestety... Też wyłapałam to u większości, że oni są naprawdę tacy bardzo, nie chcę powiedzieć aroganccy, ale tacy, że no trzeba uważać, co się mówi, bo bardzo źle znoszą jakąkolwiek krytykę, to nawet jeżeli to nie jest krytyka, tylko po prostu jakieś zwrócenie uwagi takie delikatne. I no właśnie, to jest to, że oni tej krytyki w ogóle nie przyjmują. I włącza się taki mechanizm właśnie odpłacenia się, że skoro ona miała czelność w ogóle zwrócić mi uwagę, no to teraz zobaczy... Wiesz, jak w Polsce zdarzało mi się, że gdzieś tam mi się trafił jakiś włos czy coś, no przecież każdemu się zdarzy, ja nie mówię, że to jest tragedia, ale przychodził ktoś, przepraszał, albo dał mi jakieś coś zamiast tego, albo nie płaciłam, a tu nie dość, że zapłaciłam, to jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby jakiś kucharz wyszedł z kuchni zobaczyć, że ja powiedziałam, że był tam robak, nie? No, zamiast przeprosić, to jeszcze takie, wiesz, tak na mnie spojrzał, że aż mi w pięty poszło. Są bardzo aroganccy, tacy zadufani w sobie. Myślą, że po prostu, no nie chcę tutaj, wiesz, tak też tak jechać po tej Francji, no ale taka trochę jest prawda, no co mam powiedzieć. No, mam porównanie, nie jest tak, że ja tu mieszkam tylko w Francji, byłam, wiesz, i w Portugalii, i w Hiszpanii, i we Włoszech. Mamy duże porównanie i po prostu wszędzie, w każdym z tych krajów poznawaliśmy super cudownych ludzi, naprawdę takich otwartych, wesołych, aha, w ogóle też... O to chodzi, że oni mają tak fajny kraj, tak bogaty. Popatrz, jaki oni mają kraj, taki rozległy. Mają i góry, i morze, i jedno morze na dole ciepłe. I tu koło nas jest drugie takie, wiesz, chłodniejsze.
i te piękne góry, i te piękne miasta. Mają tak piękny kraj, a są tacy jakby nie do końca szczęśliwi, tacy zgryźliwi trochę jak Anglicy według mnie. Mm-hmm. Tacy trochę... No widzisz. Wiesz, tacy nie do końca. Tak, no to jest w sumie zaskakujące, bo... No, na przykład Hiszpania według mnie jest takim troszeczkę bardziej ubogim krajem, który teraz jeszcze się zmaga z tym kryzysem, to oni powinni być jacyś niezadowoleni, wiesz, odburkliwi, tacy nieprzyjemni, a są super. Zawsze, gdzie potrzebowaliśmy jakiejś pomocy czy coś, to Hiszpanie byli tacy otwarci, zawsze byli pomocni. Z obcymi ludźmi po prostu od razu się czuło taką więź. Tak, to prawda. Tak samo we Włoszech. Byliśmy ostatnio, tam 2 lata temu na rocznicy, to nawet w restauracji siedzieliśmy i ja spojrzałam tylko na talerz u innego pana obok mnie, to on zapytał się, czy chce spróbować tego, co ma na tym talerzu, bo tak patrzyłam kilka razy, tam jakieś takie rybki małe miał i tak patrzyłam i on mówi, chcesz spróbować, no to próbuj. I tak mi nasypał tych rybek na talerz. No wiesz, no, a potem się w ogóle przysiedli do nas na chwilę, no to po prostu jest takie, no jej, ja takie coś to po prostu kocham takich ludzi, naprawdę. Ja taka sama taka może lubię takie sytuacje, ale nie jestem taka też otwarta, żeby aż tak kogoś zaczepić, tak się przysiąść rozumiem, czy coś. Rozumiem. Ale lubię, jak tacy się ludzie pokażą, bo ja wtedy ty czuję się też tak taka otwarta i wtedy czuję, że ten mój temperament taki wychodzi na wierzch, nie? Ale we Francji nie spotkaliśmy się z takimi ludźmi otwartymi, fajnymi i po prostu bardzo nam tego brakuje, bo podróżujemy po tej Hiszpanii czy gdzieś i po prostu no chcielibyśmy zamienić to, żeby było nam tak w pełni dobrze po prostu, nie? Bo co z tego, że fajne są pieniądze, że nam się tutaj nawet dobrze żyje, bo wiesz, no dobrze nam się żyje, nie możemy powiedzieć, że nie. Ale chcielibyśmy taką pełnię poczuć, taką, wiesz, i tej natury trochę więcej, żeby było, bo jednak brakuje nam tego. No i tych ludzi fajniejszych, takich pozytywnych ludzi, żeby się fajnie żyło z nimi. No to powiem Ci tak, na koniec rozmowy naszej życzę Ci, żebyście takich ludzi znaleźli, bo na pewno tacy są, wszędzie tacy są, tylko no może we Francji są jakoś skrzętnie poukrywani. Jak te ślimaki w skorupkach. Tak, dokładnie. Za dużo ślimaków się najedli. No właśnie, więc życzę Wam, żebyście znaleźli właśnie takich ludzi, którzy będą Was otwierać. No i mimo wszystko życzę Ci, żebyś się cieszyła każdą chwilą. Ja będę i do tego też jakby nakłaniam swoich słuchaczy, żeby zaobserwowali Twój profil, bo myślę, że ten pomysł z knajpkami francuskimi jest super, bo wtedy można po prostu się poczuć, no, jakbyśmy tam z Tobą byli. Zająć. Mam nadzieję, że coś wyjdzie. No, także na koniec jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że się zgodziłaś popowiadać. Myślę, że wszyscy się teraz przenieśliśmy na chwilę do Francji. Już wiemy, jak jest naprawdę. No, trochę na nią ponarzekałam. Mam nadzieję, że tak nie wyszło tylko takie samo zło na powierzchnię, bo nie jest tak do końca. No, ale chciałam tak szczerze. Nie wiedziałam właśnie do końca, czy mam tak wszystko mówić, ale... Nie, bardzo dobrze, nie ma co. Takie są realia. Jak w każdym państwie, myślę, są piękne strony, ale są też takie, które są poukrywane i które się ujawniają dopiero właśnie wtedy, kiedy przyjeżdża się pomieszkać trochę. Także, tak jak powiedziałam, już wiemy, jak wygląda Francja. Dziękuję Ci bardzo za to i no i myślę, że już będziemy kończyć. Ja dziękuję za zaproszenie i za miło spędzony czas. Bardzo. Długo rozmawiamy. Tak, tak. No, super. Dobra. Tak się bałam, a wyszło fajnie. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia. No, pa.